Witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajny sposób na przechowywanie lakierów do paznokci, płatków kosmetycznych oraz reklamówek jednorazowych. Zapraszam, sami zobaczcie. Zazwyczaj panie mają bardzo dużo lakierów do paznokci różnego koloru. Ja pokażę Wam, w jaki fajny sposób można je przechowywać. Ponieważ ja lakierów nie mam zbyt dużo, takie pudełeczko mi wystarczy. Użyję jeszcze wykałaczek. Zobaczcie. Odkręcę lakier. Zanurzę wykałaczkę w lakierze i namaluję kropkę. Na zakrętce lakieru. Zakręcę lakier i zaczekam, aż kropeczka na lakierze wyschnie. Tak postąpię z każdym lakierem do paznokci. Zobaczcie, jak fajnie widać kolory na zakrętkach. Wykorzystam do tego pudełeczko, takie ozdobne pudełeczko po zegarku. Dla mnie to wystarczy, ponieważ ja nie mam zbyt dużo lakierów, więc wszystkie lakiery zmieszczą się do tego pudełeczka. Zobaczcie. Kropeczki są już zrobione, wkładam je do pudełeczka i w ten sposób ułatwię sobie szukanie odpowiedniego koloru, którym akurat dzisiaj chcę pomalować swoje paznokcie, czyli kolory są widoczne na zakrętkach, więc nie muszę za każdym razem wyciągać i sprawdzać z całego lakieru, jaki to jest właściwie kolor. Fajny sposób ułatwiający życie. Na pewno każdy z Was ma w domu reklamówki jednorazowe, które walają się po całym domu. I tak naprawdę nie wiecie, co z nimi zrobić. Przeważnie się je wyrzuca albo chowa do szafki, gdzie popadnie. Ja proponuję Wam zrobienie pojemniczka na takie właśnie jednorazowe reklamówki. Do tego użyję takiego pojemnika. W środku było kakao. Kubuś puchatek dokładnie. Możecie do tego użyć również innego pojemnika z zakrętką plastikową. Więc tak, użyję do tego jeszcze takiego nożyka i zdejmę tą etykietę z tego plastikowego pojemniczka. Więc tak, zdejmujemy etykietę. Następnie zakrętki. Na zakrętce robimy taki krzyżyk takim nożykiem. Wbijamy go na środku.
udało się zrobić otwór w zakrętce. Teraz bierzemy pojemniczek i wkładamy do pojemniczka reklamówkę za uszy. Wkładamy następną reklamówkę. Za uszy następnej reklamówki znowu zahaczamy spód następnej reklamówki. Wkładamy do środka. I tak robimy ze wszystkimi reklamówkami. Wkładamy do pojemniczka, ile się nam reklamówek zmieści. Bardzo proste, szybciutkie, nie wymaga jakiejś tam ilości czasu. Ostatnią reklamówkę przeciągamy przez wierzch pojemniczka i mamy gotowy pojemnik. Bardzo prosto się z takiego pojemniczka wyciąga reklamówki. I za następne ucho ciągniemy. Bardzo wygodny sposób na przechowywanie. Teraz zrobię bardzo fajny pojemnik ze słoiczka. Tutaj bardzo prosty, właściwie wybrałam słoik taki z takim wzorkiem. To jest taki zwykły słoik po ogórkach, ale podobał mi się bardzo, ponieważ ma taki wzorek bardzo fajny. Właściwie z nim już nic nie będę robić, tylko użyję jego zakrętki. Tutaj mam taką figurkę, ja mam akurat słonia, ale można użyć do tego różnych muszli czy jakichś innych figurek, jakie Wam się podobają. Użyję do tego, ja mam akurat srebrną farbę w sprayu. Bardzo fajnie będzie wyglądać jeszcze złoty kolor. Oczywiście będzie mi jeszcze potrzebny klej na gorąco. Klej już mi się nagrzał, więc teraz smaruję klejem słonika. I przyklejam go do zakrętki. Teraz będę słonika spryskiwać farbą razem z zakrętką. Teraz do słoiczka włożę płatki kosmetyczne.
teraz zakręcę ozdobną pokrywką. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo mnie bardzo. Mam nadzieję, że podoba się Wam dzisiejszy filmik i taka wersja pojemników oraz przechowywanie lakierów do paznokci. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.